zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Gdy niespodziewanie znika dziecko, całe społeczeństwo rusza na poszukiwania. Każdy chce pomóc, bo ciężko nawet wyobrazić sobie ból i cierpienie, które muszą odczuwać rodzice. Nic więc dziwnego, że zaginięcie 11-letniego Sebastiana z Katowic poruszyło całą Polskę. Chłopiec, zanim zniknął, bawił się na placu zabaw. I nic nie zapowiadało tragedii, jaka wydarzyła się kilka godzin później. I do dziś pozostaje jedną z najmroczniejszych historii kryminalnych w naszym kraju. Był 22 maja 2021 roku. Sebastian H. miał 11 lat. Mieszkał w Dąbrówce Małej w Katowicach. Wyszedł z domu, żeby spędzić trochę czasu na dworze. Obiecał mamie, że wróci o 19. Kobieta nie miała powodów do obaw. Przecież nie był to pierwszy raz, gdy syn bawił się z innymi dziećmi niedaleko domu. Ale tym razem było inaczej. Sebastian nie wrócił o 19. Zamiast tego przysłał mamie SMS-a. Poprosił, by pozwoliła mu zostać na dworze jeszcze przez 30 minut. Kobieta zgodziła się, nie wiedząc, że była to ostatnia wiadomość, jaką otrzymała od swojego dziecka. Minuty mijały, a po Sebastianie nie było śladu. Chłopiec nie odbierał też telefonu. Przestał kontaktować się z rodziną. Nie było to do niego podobne. Nigdy wcześniej nie znikał bez słowa. Początkowo matka próbowała szukać syna na własną rękę, ale gdy to nie przyniosło efektu, powiadomiła policję. Mundurowi dostali zgłoszenie około godziny 22. Poszukiwania Sebastiana ruszyły niemal natychmiast. Ściągnięto nie tylko policjantów, ale i strażaków, którzy przeszukiwali okolice. Chłopiec mieszkał w pobliżu terenów leśnych i poprzemysłowych, co stanowiło dodatkowe wyzwanie dla mundurowych. Mimo szybkiego zaangażowania służb, po 11-latku nie było śladu. Nikt nie wiedział, gdzie dziecko mogło się znajdować. Informacja o zaginięciu Sebastiana dotarła do części mediów późnym wieczorem. Inne otrzymały ją na drugi dzień. Wtedy też jego historię poznała cała Polska. W telewizji i na portalach internetowych pojawiło się zdjęcie uśmiechniętego, długowłosego chłopca, a obok pilny apel policji. Mundurowi prosili o pomoc w odnalezieniu dziecka. Zamieszczono też rysopis. Wzrost około 140 cm, szczupłej budowy ciała, włosy długie do ramion, ciemny blond, nos prosty, oczy ciemnobrązowe. Ubiór zaginionego, buty sportowe marki Nike, koloru czarno-czerwonego z białą podeszwą, spodnie dresowe koloru czarnego, żółta bluza sportowa z kapturem typu kangurka, jasno-niebieska kurtka jeansowa. W poszukiwania włączono też psa tropiącego. Nic nie zwiastowało tragedii, jaka miała nadejść. Przyznaje mi Joanna Łukawska, była dziennikarka Radia SK, która zajmowała się zaginięciem Sebastiana. Przede wszystkim to była zwykła, spokojna sobota. To był maj. Dzieci bawiły się na placu zabaw. Dzieci bawiły się, nie wiem, na boisku do piłki nożnej. Było mnóstwo ludzi, rodziny chodziły do parku. Była bardzo przyjemna pogoda. To był też dzień, kiedy ja miałam dyżur w swojej redakcji. Pracowałam wtedy w SC Śląsk z siedzibą w Sosnowcu. A ponieważ był mój to dyżur, to na bieżąco śledziłam, co się dzieje w moim regionie, żeby w razie czego interweniować, tak? I dowiedzieć się co i jak, wysłać materiał, zrelacjonować coś. Zwykła, normalna dziennikarska praca. Kiedy w mediach społecznościowych pojawił się wizerunek tego chłopca, zdjęcie chyba każdy widział w Polsce, to byłam po pierwsze przerażona, że zaginął chłopiec. Martwiłam się, jak chyba każdy, żeby wrócił bezpiecznie do domu. Każdy miał nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Natomiast pierwszą rzecz, jaką wykonałam, to poinformowałam innych pracowników o takiej sytuacji i wykonałam telefon na policję w Katowicach i dostałam oczywiście wszystkie możliwe informacje i zaczęłam działać. Ponieważ był to wieczór, to informacje śledziłam praktycznie przez cały czas. Całe Katowice liczyły na to, że chłopiec szybko się odnajdzie. I to cały i zdrowy. Ta nadzieja prysła zaledwie kilka godzin później. Tego samego dnia, gdy media apelowały o pomoc w poszukiwaniach, odnaleziono Sebastiana.
Ale finał tej historii był niezwykle smutny. Chłopiec nie żył. Co więcej, został zamordowany i policja miała już podejrzanego. Był nim 41-letni Tomasz M. z Sosnowca. Choć policja początkowo nie mówiła, dlaczego to właśnie ten mężczyzna został zatrzymany, pojawiały się spekulacje, że mundurowi dysponowali mocnymi dowodami. Teraz musieli ustalić, jak wyglądały ostatnie godziny życia chłopca i dlaczego zginął. Tomasz M. został zatrzymany po analizie kamer monitoringu. To właśnie one uchwyciły samochód mężczyzny. Na nagraniu widać było, jak biały Ford Mondeo zajeżdża 11-latkowi drogę. Kierowca szybko wciągnął dziecko do pojazdu i odjechał. Udało się odczytać numery rejestracyjne samochodu i dlatego błyskawicznie namierzono Tomasza M. Mężczyzna został zatrzymany w Sosnowcu. Początkowo mundurowi pojechali do jego mieszkania, ale nikogo tam nie było. Około 17 zauważono mężczyznę w sosnowieckiej dzielnicy Niwka. Nie protestował i nie próbował przekonywać, że był niewinny. Przyznał się do uprowadzenia i zabójstwa Sebastiana. Wskazał też miejsce ukrycia zwłok chłopca. Ciało 11-latka odnaleziono zaledwie 200 metrów od miejsca, w którym zatrzymano Tomasza M. Co więcej, również w tej okolicy mężczyzna pracował. Prowadził własny zakład optyczny. Zwłoki Sebastiana zostały ukryte na terenie budowy. Jak się później okazało, Tomasz M. przetrzymywał chłopca w kilku różnych miejscach, między innymi w mieszkaniu swojej siostry. Chłopca udusił najpewniej w swoim zakładzie optycznym. Zwłoki zawinął w folię bąbelkową i schował do kartonu. Później przewiózł ciało na budowę, gdzie planował zalać je betonem. W ten sposób chciał ukryć ślady własnej zbrodni. Choć policjanci niechętnie opowiadali o szczegółach zabójstwa, od początku zakładali, że tłem był tutaj motyw seksualny. Joanna Łukawska wspomina. Jego okoliczności śmierci były niezwykle drastyczne. No przede wszystkim myślę, że jak większość osób poczułam ogromny smutek, tak, że się nie udało uratować tego dziecka. W ogóle wszystkie sprawy, które dotyczą dzieci, w szczególności dzieci, przede wszystkim dzieci, są najgorsze, ponieważ dzieci są niewinne. One nie zasłużyły na coś takiego i każda sprawa wzbudza ogromne emocje, jeżeli w tle jest dziecko, tak? Jeżeli chodzi o dziecko. I to jest najgorsze i najbardziej poruszające. My pracując w tej pracy jako dziennikarze wielokrotnie musimy się zderzać z tego typu okolicznościami, gdzie ofiarą jest dziecko i to są najtrudniejsze sprawy. Natomiast tutaj nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z bliskimi chłopca. Nikt nawet o to nie zabiegał w sumie, bo to było tak przerażające, że wydaje mi się, że im mniej szczegółów, im mniejszy rozgłos, tym lepiej w tej sprawie. To jest przerażające, ponieważ kiedy okazało się, że Sebastian nie żyje, no to wiadomo, musieliśmy tutaj pracować. Wykonałam telefon do prokuratury w Katowicach. No i dowiedziałam się po wynikach sekcji zwłok, że chłopiec zmarł przez uduszenie. I to jest jedyna informacja, jaką oficjalnie udało mi się uzyskać. Oficjalnie. Nieoficjalnie. Wszystko jest w aktach sprawy, ale my tego nie wiemy. Chyba, że może jakiś dziennikarz będzie chciał się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, ale nie sądzę, że nadaje się do jakiejkolwiek publikacji. Po prostu z szacunku dla tego dziecka, z szacunku dla rodziny tego dziecka. W trakcie przesłuchania Tomasz M. stwierdził, że do porwania Sebastiana doszło przez przypadek. Przekonywał, że chciał uprowadzić jakąś dziewczynkę, ale wtedy zobaczył 11-latka. Chłopiec miał długie włosy, dlatego morderca był przekonany, że znalazł ofiarę, której szukał. Szybko jednak zrozumiał swój błąd, ale na wycofanie się według niego było już za późno. Jak tłumaczył, Sebastian zginął, bo mężczyzna bał się, że gdy go wypuści,
Chłopiec doprowadzi do niego policjantów. Tomasz M. został przewieziony do aresztu w Mysłowicach. Do sieci szybko wyciekło rzekome nagranie z przywitania zabójcy przez innych więźniów. Dominowały wulgarne okrzyki i groźby. Dziennikarze szybko dotarli do szczegółów z życia Tomasza M., bo jak się okazało, przeszłość optyka z Sosnowca była niezwykle mroczna i ponura. Mężczyzna pochodził z rodziny optyków. Własne zakłady posiadali też jego ojciec oraz brat Daniel, który przyznał w rozmowie z mediami, że od wielu lat nie utrzymywał kontaktu z Tomaszem. Dziennikarce Super Expressu mówił: ja brata nie mam od kilkunastu lat. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nie mam pojęcia, skąd u niego takie skłonności. Jestem zszokowany tym wszystkim. Ale zabójstwo Sebastiana nie było pierwszym przestępstwem, którego dopuścił się optyk. Już w 2008 roku uprowadził dziecko w Siemianowicach Śląskich. Tego się nie zapomina. Pamiętam, że był poniedziałek, 24 marca 2008 roku. To był śmigus dyngus. Myśleliśmy, że market będzie otwarty. Syn, wtedy miał 10 lat, poleciał o godzinie 13 kupić pistolet na wodę. Minęła godzina, druga, a synek nie wracał. Szukałam go wszędzie. W końcu poszłam na policję zgłosić, że zaginął. Co ja przeżywałam? Boże święty, po 5 godzinach ten pedofil odwiózł go do Siemianowic i zostawił. Dał mu 30 zł. Mówiła matka porwanego chłopca w rozmowie z dziennikiem Fakt. Jak ustalili śledczy, Tomasz M. przetrzymywał dziecko, robił mu też zdjęcia. I to właśnie za te fotografie optyk dał chłopcu pieniądze. On go zawołał do samochodu. Uprowadził go, wciągając do Fiata Seicento. Wywiózł do swojego salonu optycznego. Tam mu kazał się rozebrać. Robił mu zdjęcia. Na odchodne Tomasz M. kazał mu znowu za kilka dni przyjść pod market. Nic złego mu na szczęście nie zrobił, wspominała kobieta. Optyka szybko udało się namierzyć. Chłopiec doskonale zapamiętał drogę, którą wiózł go mężczyzna. Dzięki temu udało się dotrzeć właśnie do Tomasza M. Mężczyzna miał wówczas 28 lat i co więcej, był w związku. Miał też dwoje dzieci. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Psycholog po rozmowie z uprowadzonym chłopcem nie miał żadnych wątpliwości. Wersja, którą przedstawił, była prawdziwa, nie kłamał. Również Tomasz M. do wszystkiego się przyznał. Obciążyły go też treści pornograficzne, które posiadał w swoim mieszkaniu. Na wszystkich były wizerunki dzieci. Dowody były więc jednoznaczne, a prokuratura była przekonana, że optyk z Sosnowca to niebezpieczny drapieżnik seksualny. Złożyła więc wniosek do sądu o skazanie mężczyzny bez przeprowadzenia rozprawy. 14 kwietnia 2009 roku Tomasz M. został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. W jego przypadku kara nie podziałała ani terapeutycznie, ani odstraszająco. Teraz pytanie pojawia się, dlaczego on nie był w więzieniu? Dlaczego nie siedział w więzieniu? Dlaczego nie został przymusowo poddany obserwacji psychiatrycznej? Wielu tragedii można było moim zdaniem uniknąć, gdyby nasze państwo, gdyby nasze służby działały w sposób konsekwentny, gdyby kary były adekwatne do czynu, gdyby były stosowane, to wielu tragedii można byłoby uniknąć. Co ciekawe, po zatrzymaniu Tomasza M. partnerka nie odeszła od niego, a nawet 2 miesiące później para wzięła ślub. Kobieta w przesłanej do Faktu wiadomości przekonywała później, że nie miała pojęcia o uprowadzeniu 10-latka i nie wiedziała, jakie skłonności przejawiał jej mąż. Nie wiedziałam o tych zdarzeniach. To znaczy nie wiedziałam, co tak naprawdę zaszło w tamtym dniu. Owszem, do mojego domu przyszła policja. Tomasz zakuty był w kajdanki. Ja miałam 20 lat i 2 malutkich dzieci, przy których nikt mi nie pomagał nawet trochę. Pytałam policję, co się stało, dlaczego on jest zakuty, dlaczego robił przeszukanie, ale nie otrzymałam żadnych informacji.
Usłyszałam tylko, że pan Tomasz kategorycznie zakazał udzielania komukolwiek informacji i nic nie wiedziałam. Wersją oficjalną, jaką usłyszałam z jego ust, było to, że został zatrzymany w związku z posiadaniem nielegalnego oprogramowania na komputerze. I w te słowa, jak kobieta później przekonywała, po prostu uwierzyła. Twierdziła, że nie dotarły do niej również żadne plotki dotyczące Tomasza M. O uprowadzeniu dziecka w 2008 roku była żona optyka miała się dowiedzieć dopiero po zabójstwie 11-letniego Sebastiana. Rozwiodła się z mężem po tym, jak udowodniono mu znęcanie się nad kobietą. Mężczyzna miał zakaz zbliżania się do rodziny. Choć może to dziwić, znacznie więcej o preferencjach optyka wiedzieli jego sąsiedzi. Jeden z nich w rozmowie z Superekspresem mówił: interesowali go młodzi chłopcy. Czasem był tak, ja czasem głupio gadał, jak wiem. Trudno mi to powiedzieć, jak. Czasem się źle zachowywał. Przyjrzała tu do niego taka, wiem, że na imię Asia ma, no ale mówił, że z nim nie chce spać. Tak, no nie mówił, ja to powtarzam. No i woli młody chłopak, tak mi powiedział. Coś strasznego. Coś strasznego, jakbyśmy się dowiedzieli o tym, co on zrobił, no to normalnie dowiedziałem się, że całą noc gdzie spałem, i, bo to no, znam go bardzo dobrze. Uważam, że takie rzeczy by nigdy nie zrobił, a tu się stało. No. Ja mu nawet tam, gdzie tego chłopaczka wywiózł, to mu kopałem koparką, bo ja na koparce pracowałem wtedy. Kopałem mu pod, wszystko, pod dom, w tym garażu, taką piwniczkę tam miał robić, a z tego co słyszę, to miał go teraz tam zamurować. Jak dodał sąsiad optyka, mężczyzna tuż przed zabójstwem mieszkał w swoim zakładzie. Jego zachowanie stało się jeszcze bardziej niepokojące po rozstaniu z żoną. Wtedy zaczął mówić o strzelaniu do ludzi, czy też konstruowaniu ładunków wybuchowych. W trakcie przesłuchania, a także eksperymentu procesowego, Tomasz M. nie przejawiał jakichkolwiek emocji czy skruchy. O swojej zbrodni opowiadał ze szczegółami. Chętnie też współpracował z policjantami. Nie sprawiał żadnych problemów. Śledczy podejrzewali, że Sebastian nie był pierwszą śmiertelną ofiarą pedofila. Dlatego wrócili na miejsce, w którym znaleziono ciało chłopca. W poszukiwaniu śladów pomógł im georadar, ale poza zwierzęcymi kośćmi niczego nie odnaleziono. Mimo to śledczy dysponowali wszelkimi możliwymi dowodami, które w sądzie byłyby nie do podważenia. Dlatego wkrótce po zatrzymaniu Tomasz M. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast drugiego zarzutu prokuratura nie podała ze względu na dobro śledztwa. Ustalono jednak, że Tomasz M. miał na koncie również wykorzystanie seksualne dwójki innych dzieci. Tę kolejną, skrywaną przez optyka tajemnicę odsłoniły materiały na jego komputerze. Na dwóch dyskach przechowywał ponad 200 zdjęć z pornografią dziecięcą. Łącznie Tomaszowi M. postawiono 7 zarzutów. Poza skrzywdzeniem dzieci, optyk miał też odpowiadać za posiadanie nielegalnego oprogramowania. W międzyczasie mężczyzna przeszedł też badania psychiatryczne. Biegli uznali, że optyk w chwili zabójstwa 11-latka był poczytalny i mógł odpowiadać przed sądem. Groziło mu dożywocie. Proces w sprawie bestii z Sosnowca, jak okrzyknięto Tomasza M. w mediach, ruszył w październiku 2022 roku. Ze względu na drastyczne treści, a także dobro poszkodowanych i ich rodzin, sąd proces utajnił. Sprawą zamordowanego Sebastiana żyła cała Polska, ale ta zbrodnia szczególnie dotknęła mieszkańców Katowic. Ja nie jestem matką, natomiast tutaj na Śląsku i w Zagłębiu, nie wiem jak w innych rejonach Polski, natomiast tutaj była taka, można powiedzieć, zbiorowa psychoza rodziców. I mówię to dlatego, że rodzice sami z siebie robili takie patrole, robili dyżury, ktoś pilnował szkoły, ktoś na przykład umawiał się, że ja odprowadzam dzieci, bo ktoś na przykład nie mógł, bo był do pracy, dzieci same chodziły do szkoły w różnym wieku. I to nawet, to byli też nastolatkowie, rodzice bali się puszczać dzieci do szkoły. Więc dzieci były przez pewien czas pod opieką rodziców, dorosłych.
Pamiętam też, że tutaj rodzina Tomasza M. miała wiele nieprzyjemności. Po pierwsze, zostały zniszczone chyba dwa salony optyczne. Zostały drzwi chyba wyważone, były powybijane chyba szyby, ale na pewno było mnóstwo napisów, tak? Sprayami, graffiti, tego typu rzeczy. Były osoby, które żądały zemsty. Chciały same wymierzyć sprawiedliwość i ktoś jeździł na przykład samochodem w okolicach, szukał. Wszyscy czekali więc na jedno. Sprawiedliwy wyrok. Choć czy w tak porażającej zbrodni jakakolwiek decyzja sądu mogłaby wydawać się sprawiedliwa? Dla bliskich zamordowanego chłopca z pewnością nie. Tomasz M. w lutym 2023 roku został skazany na dożywocie. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do winy optyka. Na poczet orzeczonej kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23 maja 2021 roku do dnia 15 lutego 2023 roku. Oskarżony będzie miał prawo ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary po odbyciu przez niego 30 lat pozbawienia wolności. Podobnie jak zeznań świadków czy wyjaśnień samego Tomasza M., również uzasadnienia wyroku opinia publiczna nie poznała. To również odczytane zostało za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo jednak, że optyka na sali sądowej nie było. Nie został doprowadzony na odczytanie wyroku. Prokurator Waldemar Łubniewski przyznał. Trudno mówić o zadowoleniu w sytuacji, w której nie żyje 11-letnie dziecko. Natomiast rzeczywiście możemy się cieszyć, że zebraliśmy materiał dowodowy, który dał podstawy sądowi do skazania oskarżonego za wszystkie 7 zarzucanych mu czynów. Tomasz M. po ewentualnym zakończeniu kary miałby trafić na terapię w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Optyk został pozbawiony praw publicznych na 20 lat. Objęto go też zakazem zajmowania się dziećmi. I choć na sali sądowej padło to najważniejsze słowo, a więc dożywocie, z wyrokiem nie zgodziła się prokuratura. Chciała, by Tomasz M. mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie nie po 30, a po 50 latach. Dlatego oskarżyciel złożył odwołanie. Na podobny ruch zdecydowała się też obrona optyka, która z kolei uważała, że wyrok był zbyt surowy i chciała jego złagodzenia lub powtórzenia procesu. Sprawa zabójcy 11-letniego Sebastiana wróciła więc do sądu. Ten jednak utrzymał wcześniejszy wyrok i nie zdecydował się zarówno na zaostrzenie, jak i złagodzenie kary. To oznaczało, że optyk ma spędzić w więzieniu resztę życia, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po upływie 30 lat za kratkami. Podobnie jak w przypadku sądu pierwszej instancji, również tym razem Tomasz M. nie został doprowadzony do sądu na odczytanie wyroku. Wcześniej media informowały, że optyk przebywał w areszcie pod specjalnym nadzorem. Strażnicy pilnowali, by nikt nie zrobił mu krzywdy. Objęto go więc całodobowym monitoringiem, a w jego obecności nie mogli przebywać inni osadzeni. Miał również częstsze wizytacje. Po zabójstwie Sebastiana wielu mieszkańców, nie tylko Katowic czy Sosnowca, ale i całej Polski zadawało sobie pytanie. Czy tej tragedii można było uniknąć? Kara, którą wymierzył sąd Tomaszowi M., gdy uprowadził 10-letniego Dawida, była drastycznie niska. Przypomnę, to 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Nie trafił za kratki, nie był izolowany, nie skierowano go nawet na terapię. Był poza jakąkolwiek kontrolą, choć już wtedy powinna wszystkim zapalić się czerwona lampka. Mimo to biegli uznali, że nie przejawiał dewiacji seksualnej, a sąd najwyraźniej nie uznał go za niebezpiecznego, skoro pozwolił mu chodzić na wolności. Być może, gdyby podjęto wówczas inną decyzję, kolejnych ofiar bestii z Sosnowca już by nie było. Ale dziś pozostają nam tylko przypuszczenia. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.